Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Oliguś Smakuje, gdzie przetestujemy sobie kolejne piwko. Słuchajcie, tym razem piwko od browaru Gwarek, browaru rzemieślniczego, które nazywa się Endenmit Anityipoedian IPA. Pierwszy raz w ogóle się z taką nazwą spotykam. Enigma Galaxy Nelson Siaowin Vic Secret. Secret. Pisane przez C. Prezentuje się, słuchajcie, ona w taki sposób, jeżeli chcecie sobie e, obejrzeć ten, to mam jeszcze od, 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 otwartą oficjalną stronę e, tego browaru. No, prezentuje się ona w taki sposób, słuchajcie. Także, także, macie lepszy podgląd. No i słuchajcie, z czym my tutaj mamy do czynienia? Endemic Anti poetian IPA. Smakowało, znajdź nas, to znaczy się jeszcze nie wiem, czy smakowało, dopiero będę próbował. No ale jest link do oficjalnej strony, którą również znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Mają swojego Facebooka, mają też Instagrama. No i mamy, tak, słuchajcie: składniki: woda, słody, jęczmienny, pszeniczny, barley, wheat, tak? Wychad. Płatki pszeniczne i wheat. Chmiele. Enigma, Galaxy, Nelson, Sauvin, Vic Secret, czyli też to, co mamy wypisane tutaj w przodzie, na samym spodzie puszki. No i drożdże płynne, górnej fermentacji. Piwo jasne, pasteryzowane, niefiltrowane. Pale, beer, p a aha, non aha, no to jest już to na angielski tłumaczenie, okej. Czasami się rozpędzę po prostu z czytaniem i też zaczynam czytać to, co jest przetłumaczone też na język angielski. Bo na niektórych kraftowych piwkach właśnie jest język polski i właśnie angielski. Dobra. Tutaj mamy 16 stopni plato. 16,0 stopni plato. <kluzł> Alkohol to jest 6,0% objętości. Goryczka 3 na 5 Bardzo ładnie napisane. Nawet nie trzeba tutaj kroteczek ani nic, tylko od razu mamy. Już napisane, ile tygoryczka, goryczka, że jest 3 na 5. Szanuję za ten, a nie jakieś takie, nie wiem, kratki, jakieś tam takie wykresy czy coś i trzeba później liczyć te kratki. Nie? Tylko jest po prostu jasno, normalnie napisane, skalę goryczki 3 na 5. Także także szacun. Temperatura serwowania od 10 do 12 stopni Celsjusza. No i słuchajcie, data przydatności do spożycia. Najlepiej spożyć przed 12.04.2023. Mamy już kwiecień, także no do 12. Mamy dzisiaj 2 kwietnia. Także. No, no nie jest to najświeższe piwko, szczerze powiem, no ale. Ale dobra, do 12 wypijemy. No czy, czy, czy dzisiaj robię degustację, więc. Więc się nie przeterminuje to piwo. Przechować w ciemnym i chłodnym miejscu. Data minimalnej trwałości stanowi numer partii produkcji. No, but, e, chciałem powiedzieć, butelka, puszka jest 500, 500 ml. No i w zasadzie to tyle, czego mogłem się z samej puszki dowiedzieć. <laughs> Pewnie nieco więcej dowiemy się też na oficjalnej stronie internetowej. <laughs> Wybaczcie, ale jestem dzisiaj trochę. jakoś chrypa mi dzisiaj wzięła. Także otwieramy, słuchajcie, i zaraz zobaczymy. <laughs> Cóż to za wynalazek? No, trochę się tutaj zapieniło. Akurat. No, taki aromat bardzo owocowy bym powiedział, tak spuchy dodaje. Ale nie wyłapuje tutaj kompletnie nic, nie wiem, może przez to, że się tak właśnie zapiniło i teraz. Nie wiem, do szkła zobaczymy. Czy uda mi się wyłapać coś więcej. Już widać, że tworzy nam się tutaj naprawdę spoko piana. No i barwa, jak możecie sami. Zauważyć. Ona jest właśnie taka soczkowata, nieprzejrzysta. U samego spodu ona jest taka jaśniejsza, a później u góry coraz to bardziej właśnie jest taka już pomarańczowa. Tutaj jest wręcz, wręcz na dole szkła: jest taka właśnie kremowa. Taka właśnie, no. Taka, taka anan... Ogólnie tak sprawia wrażenie takiego. Te... To piwo sprawia takie wrażenie takiego ananasowego. Tutaj u spodu właśnie jest taka nieco bielsza, a już u góry jest taka bardziej pomarańczowa. Piana całkiem spoko. Taka można powiedzieć na na dwa palce? zaczyna dwa palce. No no jest 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 spora drobna drobno pęcherzykowej. No pi, piwo prezentuje się bardzo ładnie. No coś mogę coś mogę powiedzieć jak to daje słuchajcie no jest owocowo ale kurczę może i rzeczywiście takie kurcze. owoce, no to, to to na pewno owocowo jest, ale troszeczkę taką naftą zaletuje też to piwko. To tak... Może nie, 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 nie tak zupełnie, ale taki delikatny, subtelny tutaj taki aromat, taki właśnie taki nafty, jest, jest tutaj wyczuwalny. Oczywiście nie chcę powiedzieć tak, że taki dosadny, w sensie jakbyście odpalili obok gdzieś lampę naftową, czy coś, nie? Ja też miałem akurat dwie lampy naftowe, więc... Ten, ale... No ale taki subtelny tutaj aromacik właśnie taki... takiego właśnie owoca, trochę właśnie takiej nafty. Nic, słuchajcie, spróbujmy. Wasze zdrowie. No. góryczka, góryczka, no taka, taka se. Nie, 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 jest jakoś taka, wiecie, wyraźna, aż tak. I obawiam się, słuchajcie, że jest to piwko, na temat którego znowu nie będę potrafił za wiele powiedzieć. Rzeczywiście owocowo jest, ale to są raczej takie kurcze. Nie powiedziałbym, że są to takie właśnie jakieś cytrusy, takie wiecie, jakieś białe Grapefruit czy coś. Takie nie wiem. Ja za mało owoców wiem, to kurczę. Nie, nie wiem, czym by mi, mi, mi to piwo miało smakować, tak ten. Nie, aż muszę wziąć jeszcze jednego łyka do pewności. Nie wiem, to chyba będzie kolejne z piw, na, na temat których nie będę potrafił kompletnie nic powiedzieć. Znaczy się, nie jest to złe piwo, nie smakuje jakoś okropnie. Eee... On sprawia wrażenie takie kurcze... No owocowy jest, ale też właśnie jest, jest taka ta gorzkość tego, tego, tego piwa. No, nie, nie wiem jakie tutaj owoce. Może dowiemy się słuchajcie, czegoś więcej z samej strony internetowej. Zobaczmy. W jednym piwie zebraliśmy najlepsze chmiele z Australii i Nowej Zelandii. Świetliste niczym, australijskie słońce, ożywiające jak woda. Wodospadów, wyjątkowe niczym endemiczne gatunki obu wysp. Spodziewaj się aromatu cytrusów, zestawu, limonki, białego wina i odrobiny nafty. No, rzeczywiście, no tak. Może w smaku tego aż tak nie wyczuwam, ale w zapachu no, troszeczkę taką naftą daję. Takie limoki kompletnie nie czuję, białego wina też raczej nie. Może nie wiem jak białe wino smakuje, dlatego że nie piję go zbyt często. Owoców też nie jest zbyt często. Ale no, limonka. No nie, nie, nie powiedziałbym. W ogóle nie, nie wyczuwam tej. No jakieś owoce na pewno, ale jakie? No nie wiem, one, one są właśnie takie takie kurcze, gorzkie, ale też ani to nie jest jakiś Grapefruit ani nic takiego. Jak w większości ipek, jak je testuję, no to właśnie już te takie nuty, właśnie te cytrusowe, takie właśnie coś ala biały, właśnie grapefruits, coś takiego, tutaj właśnie jakieś owoce to są, ale, ale jakie to, to nie powiem. Przejdę do i spójrz pod słońce, widzisz tak, czujemy antypody. Aromatu cytrusów, zestawu limonki, białego wina i odrobiny nafty. No, w smaku aż tej nafty aż tak nie czuć jak, jak yy, w szkole, No, przynajmniej ja mam takie odczucia sensoryczne. No, nie wiem jak, jak inni. Ja tutaj w ogóle nie wyłapuję takich tych, tych. No, słuchajcie, no. Niemniej jednak, słuchajcie, muszę powiedzieć, że piwko. Nie, no. Piwko jest spoko. Jest dobre, ale raczej to też nie jest piwo z kategorii, które mm, kupiłbym drugi raz. Jest, jest dobre do wypicia. Nie, nie jest obrzydliwy, ani też nie jest jakoś specjalne średnie, ale. No nie, jak dla mnie jest po prostu dobre, ale raczej no, nie jest to piwo, które zdecydowałbym się kupić drugi raz. No ale wiecie, no szata graficzna, ładna, fajnie się prezentuje to piwko. Pomyślałem, spróbuję. No kupię, spróbuję. No i zobaczymy. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle w tej recenzji, także jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę do góry, pamiętajcie o zaglądaniu na moje pozostałe social media, do których odnośniki oczywiście jak zawsze znajdziecie pod spodem w opisie filmu. Tam również znajdziecie linki do, jeżeli nie do oficjalnej strony browaru, którego właśnie teraz testuję, to, znajd to na pewno znajdziecie tam link do stronki oceny Piwo, jeżeli jesteście też cieka ciekawi opinii Pozostałych użytkowników czy też osób, które tam miały przyjemność tego piwa, spróbować. No, także to by było, słuchajcie, na tyle, a my widzimy się w kolejnej recenzji. Do zobaczenia.